Przede wszystkim jest mi przykro, że przegraliśmy i nasza przygoda w Pucharze się skończyła. Piękna przygoda i myślę, że wcale nie musiała. Mam tylko nadzieję, że nie potwierdzi się to, że bramka została uznana, nieuznana i to był błąd, bo ten żal będzie duży i zostaje duży niesmak wtedy, i że ten półfinał w ten sposób się zakończył. Chciałem pogratulować całej szatni, sztabowi szkoleniowemu, zawodnikom za postawę. W całych rozgrywkach uważam, że kapitalnie grali. Sztab pracował, żeby mogli tak grać. I wspólnie mogliśmy przeżywać te emocje. Myślę, że to doświadczenie zaprocentuje i wrócimy mocniejsi. Dziękuję.